Jacek Czekalski, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny Telewizji Aleksandrów. To wydanie specjalne dziś w całości poświęcone koronawirusowi. Wirusowi, który odmienił nasze życie, bo to zamknięte szkoły, kina i teatry, odwołane imprezy i spotkania. Każdego dnia słyszymy o kolejnych osobach zakażonych koronawirusem, a pierwsi pacjenci zakażeni lub z podejrzeniem zakażenia trafili już do szpitala w Zgierzu. Szpitala, w którym w minionym tygodniu pracowali m.in. strażacy z gminy Aleksandrów, pomagając przystosować go do roli szpitala zakaźnego. Sprawdzamy, jak mija kolejny tydzień pandemii. Każdego dnia dowiadujemy się o kolejnych osobach zakażonych, znajdujących się pod nadzorem sanitarno-epidemiologicznym lub kwarantannie domowej. Zapewne w chwili, gdy oglądacie Państwo ten program, liczby są już inne, ale w piątkowy poranek prezentowały się następująco. Obecnie mamy nadal 4 przypadki osób z potwierdzonym wynikiem testów na koronawirusa. Wzrosła natomiast liczba osób objętych kwarantanną domową do 272 osób z terenu gminy, natomiast 85 osób jest objętych nadzorem sanitarno-epidemiologicznym. Wielokrotnie pytaliśmy o możliwość otrzymania danych dotyczących osób zakażonych i osób przebywających na kwarantannie domowej. Pytaliśmy i Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, jednakże za każdym razem odmawiano nam udzielenia takich informacji, więc nadal po prostu pozostajemy w tej niewiedzy, jakie to są osoby, czy to są osoby z kontaktu, czy to są osoby z zagranicy. Nie posiadamy takich danych. Od ponad tygodnia nasze codzienne życie zmienia się nie do poznania. Zamknięte są szkoły i przedszkola, nie działają kina, teatry czy muzea. Odwołano też imprezy masowe, zajęcia sportowe, zamknięte są granice. W Aleksandrowie niedostępne są też na przykład place zabaw czy basen. Inaczej kursuje również komunikacja miejska. Od dziś komunikacja miejska kursuje jak w soboty. Jednakże aby zapewnić dojazdy do pracy, dołożyliśmy kursów w godzinach porannych oraz wydłużony został popołudniowy szczyt do około godziny 17-18. Linia 78 według sobotniego rozkładu jazdy pojawia się na przystankach co około pół godziny. Pragnę przypomnieć, że autobusy i tramwaje są codziennie dezynfekowane. Nie musimy dotykać przycisków oraz biletomatów, które można obsłużyć długopisem czy ołówkiem. Aby nie dotykać przycisków do otwierania drzwi, kierowca na każdym przystanku otwiera wszystkie. Prosimy jednak nie korzystać z pierwszych drzwi, przy których stworzono strefę buforową dla zabezpieczenia kierowców. Nie funkcjonują również punkty obsługi klienta MPK Łódź. Zachęcamy do załatwiania spraw poprzez drogę mailową. Wszelkie informacje o tym, co możemy załatwić w urzędzie, dostępne są na stronie Zarządu Dróg Transportu. Kupując bilet możemy korzystać również z aplikacji mobilnych, przez które można zakupić wszystkie dostępne bilety komunikacji miejskiej, również migawki. Niezwykle ważne jest spowolnienie liczby zakażeń. W przeciwnym wypadku mógłby nam grozić scenariusz włoski z zapaścią wydolności służby zdrowia na czele. Przebywanie w placówkach ochrony zdrowia, jeśli nie jest to konieczne, to obecnie nie najlepszy pomysł. W związku z pojawiającymi się kolejnymi przypadkami zakażeń, od poniedziałku funkcjonują nowe procedury w aleksandrowskim ZOZ-ie. Ci pacjenci, którzy są zapisani do nas i mieli wyznaczone terminy wizyt już zdecydowanie wcześniej, mają wykonywane teleporady. Wszyscy lekarze oddzwaniają. Oddzwaniają, to jest bardzo ważne, w tych godzinach, w którym dani pacjenci byli zapisani. Ja bardzo proszę, żeby jak najmniej pacjentów przychodziło do przychodni. Jeżeli jest taka konieczność, to wtedy proszę dzwonić do rejestracji i rejestracja będzie informowała Państwa, o której godzinie tą teleporadę Państwo otrzymacie. W ramach teleporady udzielamy porad, jeżeli jest taka konieczność, typu przepisanie recepty, wystawienie recepty, wtedy oddzwaniamy albo puszczamy SMS-em do Państwa informację, że jaki jest numer kodu recepty, która została, oczywiście recepty, która została wystawiona. Lekarze wykonują te teleporady ze swoich własnych telefonów. Część wykonywanych jest z numerem poradni, część wykonywana jest z własnych telefonów. Państwo te numery odrzucacie. Jeżeli czekacie na teleporady, proszę tych rozmów nie odrzucać. Na powikłania związane z COVID-19 najbardziej narażone są osoby starsze i przewlekle chore. Krótko mówiąc, te z osłabioną odpornością organizmu. W Aleksandrowie dla bezpieczeństwa seniorów zamknięte zostały m.in. SDS i WRZOS. Podopieczni i uczestnicy tych instytucji pozostali w domach, gdzie dostarczane mają codzienne obiady. Monitorowanie
monitorowany jest również stan ich zdrowia. Szczególnym nadzorem objęte są zwłaszcza osoby samotne. Ich organizm nie jest tak wydolny jak młodej osoby. Powinny jednak w miarę możliwości pozostać w domu, nie poruszać się w miejscach, gdzie są tłumy ludzi, czyli rynki, jakieś wielkopowierzchniowe sklepy. W miarę możliwości unikajmy kontaktu z pieniędzmi. Jak gdy nie mamy już wyjścia, koniecznie umyjmy później ręce. Tak samo powinniśmy zachować się po kontakcie z koszykiem sklepowym czy klawiaturą komputera. Higiena to dziś jedno z najważniejszych słów. Do walki o świadome zachowanie w czasie pandemii włącza się wiele osób, również artyści, jak Tomasz Wełna, autor tej animacji. Wirus przenosi się drogą kropelkową. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Jak ochronić się przed zakażeniem? Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Zachowaj bezpieczną odległość, minimum 1-1,5 metra od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Unikaj przebywania w dużych skupiskach ludzi. Dbaj o odporność organizmu. Nawet kilka tysięcy połączeń dziennie w sprawie koronawirusa odbierają konsultanci telefonicznej informacji pacjenta, informuje na swojej stronie NFZ. Pod numerem 800-190-590 można uzyskać wszystkie niezbędne informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Telefon alarmowy do powiatowego oddziału w Zgierzu to 601-260-229. 601-260-229. Uruchomiona została również całodobowa infolinia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego pod numerem telefonu 42 664 19 04. Jeśli potrzebujecie pomocy straży pożarnej, policji lub pogotowia, przebywacie na kwarantannie lub macie objawy zakażenia koronawirusem, koniecznie poinformujcie o tym dyspozytora podczas zgłoszenia. Z uwagi na ogłoszoną pandemię koronawirusa, służby w całym kraju mają ręce pełne pracy. Jeżeli wykazujesz objawy zarażenia COVID-19, pozostań w domu, a służby ratunkowe i sanitarne powiadą drogą telefoniczną, informując dyspozytora o stanie, w którym się znajdujesz. Zgłoszenie telefoniczne może zminimalizować ryzyko zarażenia innych osób, w tym ratowników medycznych. Strażacy z gminy Aleksandrów w minionym tygodniu pomagali w pracach dostosowujących Zgierski Szpital do pełnienia roli szpitala zakaźnego. W placówce znajdują się już pierwsi pacjenci. Jednoimienny szpital zakaźny w Zgierzu przyjmuje już pierwszych pacjentów. Trafiają tu osoby zakażone lub z istotnym podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Szpital jest zaopatrzony w odpowiedni sprzęt i środki ochrony osobistej. Na pacjentów czeka też przeszkolony personel. Pacjenci zostali skierowani do Zgierza ze względu na istotne podejrzenie zakażenia. Trwa ich diagnostyka. Świat cierpi z powodów epidemii. Prawie 10 tysięcy zgonów, a tym samym rodzinnych dramatów. Rodzinne tragedie rozgrywają się i w małych, i większych biznesach. Edukacja, gastronomia, gospodarka leży, ale aleksandrowski radny Adam Ruda-Rożniakowski chodzi, a czasem i jeździ po ulicach miasta w poszukiwaniu sensacji. Zaczął od podważenia decyzji swoich kolegów, chcąc, by ci cofnęli zakaz handlu na targowisku, podczas gdy w sąsiednich miastach pozamykane. Następnie podważył słowa szefa największej aleksandrowskiej przychodni. Ponieważ po mieście chodzą jakieś dzikie historie. No przecież doktor Adam zna się lepiej na procedurach i ma lepsze dojścia do informacji niż dyrektor z 20-letnim stażem. Twoje wypowiedzi mówi nieprawdę, bo nie jest pan zarządzaną służbą, która powinna w tym momencie wykonywać swoje działanie. Niech pan nie sieje paniki. Bo to pan sieje panikę swoimi wypowiedziami i puszczaniem w różnych mediach. Rozgoryczony dziennikarz o sprostowanie przyszedł do kolegów po fachu. Widzę, że nie ma pan co robić, tylko pan zwalnia. Nie ma zakazu, mam prawo wyjść do sklepu. Szuka pan
przyszedł. Zastanawiający jest tylko fakt, po co. Mam wrażenie, że ile razy pani Agata Kowalska otworzy swoje usta, tyle razy mija się z prawdą. Nasz wojowniczy radny burmistrza na pojedynek wzywał już z kilkanaście razy. Groził prokuraturą, CBA czy ABW. Kiedy burmistrz nie przyjmuje wyzwania, wypowiada mu wojnę na miłość. Burmistrz Jacek Lipiński, korzystając z tanich biletów, leci z bliską sobie osobą uczcić walentynki m.in. w Chinach. Cóż za nieodpowiedzialność, piszą internauci. Lipiński powinien dawać przykład, a nie coś takiego. Lawina hejtu się wylała. Problem w tym, że... Karta ewidencji czasu pracy w pierwszym kwartale. Pan burmistrz od połowy stycznia i w tym 14 lutego aż do tej chwili jest w pracy i normalnie świadczy tą pracę. Burmistrz faktycznie przebywał na urlopie w pierwszej połowie stycznia, ale wówczas o koronawirusie mało kto na świecie słyszał. A w same walentynki Jacek Lipiński miał spotkania z dyrektorem szkoły, przedsiębiorcą, a wieczorem uczestniczył także w walentynkowym koncercie w MDK-u. A może to nie ten Lipiński 14 lutego był w Chinach? Panie Adamie, czyżbyśmy mieli już Lipińskich trzech? Problem w tym, że to w ogóle nie jest śmieszne. Wobec redakcji, którą kieruje radny Adam, prowadzone są postępowania sądowe o naruszenie dóbr osobistych osób trzecich. W każdym przypadku dochodziło do publikowania i rozpowszechniania nieprawdziwych informacji. Informacje publikowane przez tę redakcję odnoszące się do podróży pana burmistrza Jacka Lipińskiego do Chin są nieprawdziwe. Zaznaczam, że rozpowszechnianie w prasie informacji sprzecznych z prawdą stanowi podstawę do podjęcia odpowiednich kroków prawnych i takie w najbliższym czasie z pewnością zostaną podjęte. Sprawa jest tym bardziej bulwersująca, iż odnosi się do zagrożenia epidemiologicznego, z którym mierzy się obecnie cały świat. A konsekwencja tego typu fake newsu to lawina bezpodstawnych komentarzy godząca w dobre imię osób trzecich. Zaznaczam, że budowanie w oparciu o strach tego typu postaw w społeczeństwie jest szczególnie naganne, jeśli odbywa się za pośrednictwem artykułów publikowanych w internecie. Naganne, a wręcz niedopuszczalne. Po co nam burmistrzowie, dyrektorzy, lekarze, specjaliści w swoich dziedzinach, skoro mamy takiego radnego? Po podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez pana. I jeszcze jedno. Mieszkańcy, kwarantanna wyjdzie nam na dobre z jeszcze jednego powodu. Siedząc w domu macie mniejsze szanse stać się bohaterem negatywnego przekazu w internecie. Będzie, panie burmistrzu, jak wejdzie do pana CBA, a wejdzie, dzieli pana od tego parę godzin, może parę dni. Teraz kilka słów o akcji Zostań w domu, seniorze. Nie działa dom dziennego pobytu Wrzos, nie działa świetlica dla seniorów ani Uniwersytet Trzeciego Wieku. OPS apeluje o pomoc sąsiedzką i uruchamia numer telefonu 42 201 45 58, pod który dzwonić można od poniedziałku do piątku w godzinach 9:15. Zapiszcie go sobie, drodzy Państwo, w swoich telefonach, bo może się przydać. Hasło Zostań w domu, powtarzane jak mantra przez kilka ostatnich dni, dotyczy przede wszystkim osób starszych. To ich zdrowie i życie narażone jest w pierwszej kolejności na niebezpieczeństwo związane z zarażeniem koronawirusem. Nie działa więc dom dziennego pobytu Wrzos, nie działa świetlica dla seniorów ani Uniwersytet Trzeciego Wieku. Jednak aleksandrowscy seniorzy nie są pozostawieni sami sobie. 70 podopiecznych domu dziennego pobytu Wrzos ma zapewniony dowóz 3 posiłków dziennie. A z pracownikami Wrzosu mogą porozmawiać telefonicznie i w razie potrzeby uzyskać ich wsparcie. Ale to nie wszystko, bo są seniorzy, którzy z pobytu we Wrzosie nie korzystają ani nie są objęci opieką ze strony ośrodka pomocy społecznej. OPS apeluje więc o pomoc sąsiedzką i uruchamia numer telefonu 42 201 45 58. pod który dzwonić można od poniedziałku do piątku w godzinach 9:15. Zapiszcie go sobie Państwo w swoich telefonach, bo może się przydać. Jeżeli chodzi o taką akcję sąsiedzką, pomoc sąsiedzką, to apelowałabym do mieszkańców, szczególnie tam, gdzie są właśnie bloki, klatki. Można, jeżeli ktoś chce pomóc, dobrowolnie. Można wywiesić kartkę na klatce z numerem telefonu, czy też zadzwonić domofonem, zapytać się, czy coś nie potrzeba. Można wtedy jakieś drobne zakupy tej osobie zrobić, postawić pod drzwiami. Można porozmawiać z nim telefonicznie, jeżeli ktoś potrzebuje rozmowy, bo to są teraz takie trudne chwile przed nami, gdzie nie wiemy, kiedy ten wirus zostanie całkowicie zneutralizowany, kiedy
będziemy mogli normalnie wychodzić na miasto i się kontaktować ze sobą. W związku z tym takie rozmowy też są konieczne, są ogromnym wsparciem, też również dla takich osób, które siedzą w domu. Więc tutaj apeluję do mieszkańców, że można w ten sposób, można też wyprowadzić komuś psa. Jeżeli jest taka potrzeba, państwo najlepiej się znacie w klatkach. Wiecie, kogo macie starszego w klatce, kto takiej pomocy może oczekiwać. I naprawdę, można nawet przez ten domofon zadzwonić, zapytać się, czy wszystko jest ok, czy jest jakaś potrzeba. My też tutaj będziemy koordynować tą akcję sąsiedzką, tą pomoc sąsiedzką. Chciałabym podać numer telefonu, pod którym można się kontaktować z Centrum Pomocy Rodzinie. Jest to 42 kierunkowy 201 45 58 i od godziny 9 do 15 my również tutaj przyjmujemy takie zgłoszenia, jeżeli ktoś potrzebowałby jakiegoś wsparcia. Możemy uruchomić też tam wtedy pomoc sąsiedzką, bądź powiadomić na odpowiednie służby, które zadziałają i wówczas pomogą. Zdajemy sobie też sprawę z tego, że część tylko seniorów jest objęta wsparciem przez nasz ośrodek, a też jest gro osób, które nie korzysta z świadczeń z pomocy społecznej, i być może będzie potrzebowało takiego wsparcia, w związku z tym no, apelujemy do sąsiadów. Jest takie powiedzenie, sąsiad bliższy niż rodzina. Czasem rzeczywiście może być on bardzo potrzebny i tutaj niezbędny, ponieważ wiemy, że też część ludzi młodych pracuje bądź zdalnie, nie wychodzi z domu. Więc tutaj no, takie wsparcie będzie, no, myślę, że konieczne. W tych trudnych czasach musimy się wspierać wzajemnie. Wszyscy jesteśmy tutaj narażeni na zakażenie się wirusem, natomiast no, ta grupa osób starszych jest szczególnie w tym wysokim ryzyku zarażenia i musimy o te osoby dbać i wspierać ich no, na miarę tutaj naszych możliwości. Czyli cały czas monitorujecie sytuację. Można dzwonić, jeżeli senior jest w potrzebie, może zadzwonić na telefon, który pani podała. Jakoś wspólnie będziemy próbować pomagać. Do kontaktu od poniedziałku tutaj do piątku pracujemy na miejscu, będziemy uruchomić to wsparcie, jeżeli będzie taka konieczność, jeżeli to będzie niezbędne, żeby tej osobie pomóc. Będziemy żeby nie wychodziła z domu. Albo po prostu powiadamiać odpowiednie służby, które tej pomocy udzielą. Z końcem tygodnia zakończyła się rekrutacja do aleksandrowskich przedszkoli. Choć ostatnie trudne dni związane z epidemią mogły skomplikować nasze plany, to rekrutacja do aleksandrowskich placówek przedszkolnych i oddziałów szkolnych zakończyła się bez większych przeszkód. Obecnie trwa weryfikacja nazwisk, wolnych miejsc i nowych przedszkolnych grup. Trudno jeszcze powiedzieć, czy wystarczy miejsc dla wszystkich maluchów. Ogłoszenie wyników bezpośrednio we wszystkich placówkach będzie miało miejsce 7 kwietnia. Równocześnie trwa rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych. O tym Agata Kowalska. Prognozuje się, że po wakacjach do gminnych szkół pójdzie prawie 400 pierwszaków. Szkoły, podobnie jak przedszkola, też pękają w szwach. Dotyczy to zarówno Rąbienia, Rudy Bugaj, Bełdowa, no i aleksandrowskiej czwórki, która i w tym roku nie uniknie dwuzmianowości. Tam więc 1 września będziemy mieć 3 klasy pierwsze. Oczywiście, no jesteśmy po tym pierwszym etapie rekrutacji, czyli wszyscy zainteresowani złożyli wnioski. Tych dzieci mamy na dzień dzisiejszy 69. Są jeszcze osoby, które z naszego rejonu, które nie złożyły wniosku do żadnej szkoły. W związku z tym myślę, że jeszcze około 10 osób tutaj do czwórki się zapisze. Także 3 klasy pierwsze na przyszły rok w czwórce będą. Tak będzie i w szkole sportowej. Po 2 powstaną w Rąbieniu, 1 w Rudzie Bugaj i po raz pierwszy 2 klasy w Bełdowie. Największą szkołą wciąż pozostanie 1 przy Waryńskiego. Tam klasy pierwsze będą od A do C, a nawet i może D. Spokojnie, ciasno nie będzie. Szkoła jest przygotowana na przyjęcie takiej jeszcze samej liczby uczniów. Do niej zapewne pójdą dzieci z nowo wybudowanego osiedla przy ulicy Irysowej czy nowego szeregowego przy Machulskiego. W ubiegłym roku mieliśmy 14, na chwilę obecną
Wychodzi mi, że będzie 13, ale to jest, proszę Państwa, rodzice są tacy, że niby jest ten okres teraz, tak, zapisywania, ale tak naprawdę jeszcze 1 września też się zgłaszają. Poza tym wielu rodziców się w międzyczasie tutaj sprowadza, melduje, no i do szkoły rejonowej po prostu przyjąć musimy. Za 2 lata w szkołach zrobi się nieco luźniej. Podwójne roczniki z 2007 i 2008 roku opuszczą wówczas podstawówki. Jeszcze to potrwa. Jeszcze potrwa, bo jeszcze te podwójne roczniki teraz są w klasach, będą w klasach 6 i 7. Czyli jeszcze za 2 lata wyjdą pierwsze, później za 3 następne i się wtedy rozluźni. Powinno się w szkołach rozluźnić. No, jeżeli do tej pory nie powstanie znowu więcej klas i więcej ludzi się nie sprowadzi w te rejony, bo tego naprawdę trudno przewidzieć. Bardzo nam się na pewno w przeciągu następnych 2-3 lat zapełni szkoła numer 1. Placówki w mieście powinny jednak pomieścić wszystkich. Gorzej może być z terenami gminnymi. Prognozując urbanizację okolic Bełdowa czy Rudy Bugaj, nie mówiąc już o Rąbieniu, władze będą zmuszone szukać rozwiązań. Póki co drugi etap rekrutacji do klas pierwszych trwa do 30 kwietnia. W zaistniałej sytuacji deklaracje można składać elektronicznie, a następnie niezbędne dokumenty będzie można dostarczyć w terminie późniejszym, kiedy placówki zostaną otwarte. Działamy, nie siedzimy z założonymi rękami, mówią aleksandrowscy samorządowcy i działają. Pierwszy 1000 maseczek już czeka na mieszkańców w 10 rozrzuconych po całym mieście punktach. Docelowo maseczek ma być 5000, a jeśli zajdzie potrzeba, będzie ich więcej. Mamy akcję maseczkową dla mieszkańców. Akcja Maseczka się szyje, jest w pełnej realizacji. Odebraliśmy już pierwszą dużą partię 1000 maseczek z Zakładu Krawieckiego przy ulicy Wolności, z zakładu pani Urszuli i Piotra Gulaków, którym bardzo, bardzo dziękujemy za uruchomienie tej linii produkcyjnej. Jesteśmy w trakcie dystrybucji po zakładach i punktach na terenie Aleksandrowa Łódzkiego, które będą udostępnione dla Państwa wiadomości. Proszę Państwa, jak zwykle staramy się działać, nie siedzieć z założonymi rękami, dlatego to jest właśnie ta akcja maseczka. Jednak prosimy Państwa o też odpowiedzialne podejście do tematu, dlatego proszę o najpierw zdezynfekowanie tej maseczki przez uprzednie wypranie i wyprasowanie gorącym żelazkiem, bądź samo wyprasowanie gorącym żelazkiem, a raczej postawienie tego żelazka na dosłownie 5-10 sekund gorącego na tej maseczce, którą macie po stronie bawełnianej. Myślę, że akcja jest dobra, bardzo dużo ludzi pyta o maseczki i od razu chciałabym uprzedzić takie komentarze, że to nic nie daje. Proszę Państwa, to daje komfort psychiczny, to daje komfort też nam taki, że gdzieś na ulicy może też niektórym pozwoli to nie bać się spotkać drugiego człowieka, nawet trochę mniej niż te 5 metrów. Także nie komentujmy, kto sobie życzy. Są już punkty dystrybucyjne, gdzie można tą maseczkę za darmo odebrać, niedługo dostaną Państwo do wiadomości, gdzie te punkty są. Ile tych maseczek czeka na mieszkańców? Czy to już dzisiaj już rozwiozłyśmy około 1000 sztuk. Docelowo będziemy starali się uszyć około 5000 sztuk. Bardzo ważny temat dezynfekcji. Jeszcze raz to podkreślamy. Czyli po każdorazowym użyciu pierzemy lub prasujemy. Nie można swobodnie z niej korzystać bez takich zabiegów, które związane są z dezynfekcją. A jak długo można ją nosić, czy już wiemy? Przed dezynfekcją. Ona jest wielorazowego użytku, więc jak będziemy o nią dbali i rzeczywiście zachowamy te czynności, to ona może być używana wielokrotnie. W kryzysowych czasach wszystkie ręce na pokład. Jedna z aleksandrowskich restauracji wyszła z inicjatywą pomocy lekarzom pracującym w szpitalu w Zgierzu. Postanowiła przy współpracy Urzędu Miejskiego i aleksandrowskich strażaków dostarczać posiłki do ciężko pracujących pracowników służby zdrowia. Więcej o tym Michał Kiński. Kamienica nr 6 wyszła z inicjatywą wsparcia Szpitala Wojewódzkiego w Zgierzu, który na czas pandemii stał się placówką zakaźną. Pracownicy restauracji będą codziennie przygotowywać nieodpłatne posiłki dla pracowników szpitala. Każdy w takiej sytuacji gdzieś szuka
możliwości pomocy jakkolwiek. No tak się składa, że my dysponujemy dosyć dużą kuchnią, która jest w stanie wygenerować, wyprodukować i zawieźć taką dużą ilość, masową wręcz, lunchy każdego dnia. Zapotrzebowanie jest ogromne, dlatego każdy może zakupić hermetycznie zamknięty lunch za symboliczne 9 zł, czyli to jest uśredniony koszt produktów niezbędnych do ich wykonania. No i mamy nadzieję, że tak wspólnie będziemy w stanie całościowo przez cały okres epidemii zapewnić chociaż część personelu szpitala w Zgierzu codzienne ciepłe posiłki. Lunch dla personelu medycznego można zakupić w restauracji bądź przelewem na wskazane konto bankowe, które znajdziemy na oficjalnej stronie facebookowej Kamienicy nr 6. Dowozem posiłków zajmie się Aleksandrowska Straż Pożarna. Po uzgodnieniu telefonicznym z burmistrzem Aleksandrowa Jackiem Lipińskim po jego prośbie zdecydowaliśmy się z chłopakami tutaj z naszej jednostki z OSP Aleksandrów wspomóc projekt pana Mieczysława Majewskiego, właściciela kamienicy, restauracji Kamienica. I od dnia dzisiejszego będziemy dowozili na teren szpitala powiatowego w Zgierzu hermetycznie pakowane jedzenie dla pracowników tego szpitala. Uważam, że projekt naprawdę jest bombowy, bo sami braliśmy udział w przygotowywaniu sal na przyjęcie osób chorych. No, wiemy, z jaką dużą to się odpowiedzialnością wiąże i na pewno ci ludzie teraz będą potrzebowali jakiegokolwiek wsparcia od nas wszystkich, od całego społeczeństwa. Także uważam, że no, akurat ta inicjatywa z dowożeniem posiłków jest super. Chłopaki ode mnie się zdecydowali. Codziennie w godzinach popołudniowych będzie od nas jechał samochód z odpowiednią ilością posiłków na teren szpitala. Tam będziemy go przekazywali uprawnionym osobom, one będą od nas to odbierały i to tak będzie wyglądało w taki sposób. Dokładnie, zarówno na naszych stronach facebookowych www oraz Izby Przedsiębiorców i Pracodawców Centralnej Polski te najbardziej hojne osoby, które wpłacą powyżej 400 zł zostaną wspomniane, wymienione, zmienione nazwiska bądź też z nazwy firmy i odpowiednio podziękujemy. Akcja jest zorganizowana przy współpracy Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie oraz Izby Przedsiębiorców i Pracodawców Centralnej Polski. Zachęcamy, by wspomóc personel medyczny w tak trudnej sytuacji. Wystarczy zrobić to przelewem, który zajmuje kilka minut. Problemy związane z koronawirusem omawiane są nie tylko na szczeblu samorządów. W miniony czwartek burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego Jacek Lipiński wziął udział w specjalnej wideokonferencji, w której uczestniczyli także posłowie, samorządowcy regionu łódzkiego, ale i nauczyciele i mieszkańcy. Całość konferencji dostępna jest w internecie. My dla Państwa przygotowaliśmy tylko fragment. Zobaczcie. Rozmowy z ekspertami i samorządowcami z całej Polski na temat sytuacji związanej z koronawirusem trwają od kilku dni. Z wideokonferencji, w których uczestniczą prezydenci, burmistrzowie, lekarze, nauczyciele i mieszkańcy danego województwa, zapoczątkowane przez Małgorzatę Kidawę-Błońską, wyciągane są wnioski, a samorządowcy mają okazję poznać faktyczne problemy, z jakimi borykają się ościenne samorządy oraz wymienić doświadczeniami. W czwartek o aktualnej sytuacji związanej z koronawirusem w regionie łódzkim, problemach i podejmowanych w związku z tym działaniach rozmawiali na wideokonferencji. Między innymi prezydent Łodzi Hanna Zdanowska i burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego Jacek Lipiński oraz wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska. Ja też jestem ciekaw, jak będą zrealizowane te wszystkie propagandowe zapowiedzi 12 miliardów, chociażby w piątce mówimy tutaj o samorządach, gdzie jest 30 miliardów. Ja nie wierzę w te pieniądze. To są pieniądze na papierze. Pan premier mówił jednocześnie, że nie ma potrzeby do nowelizacji budżetu państwa, więc nie wiem, jak to będzie zrealizowane, czy rzeczywiście jakiś model grecki, czy w ogóle zadłużymy to państwo, ale dzisiaj możemy mówić tak, że my, samorządowcy, musimy stworzyć własne pakiety. Ja też jestem na takim etapie, żeby w jak najbliższym czasie pewien pakiet dla przedsiębiorców, którzy upadają. Dzisiaj miejmy świadomość tego, że ja na przykład w Aleksandrowie mam 5 tysięcy, w ramach 33-tysięcznej gminy 5 tysięcy podmiotów gospodarczych. No to jest taka mekka, myślę, że gospodarcza. I dzisiaj te problemy, żaden pakiet, który wczoraj został zaproponowany, który przede wszystkim nie zawiera pomocy bezzwrotnej dla przedsiębiorców, tam tych elementów tak naprawdę nie ma.
I trzeba sobie jasno powiedzieć, te odraczania wszystkich kredytów, które w dużej mierze moim zdaniem wchodzą w tą kwotę, bo to jest trochę PR i tych pieniędzy na pewno nie będzie, tak na dobrą sprawę nie stanowią żadnego rozwiązania. My musimy się zastanowić też, jak mamy w dalszym ciągu zafunkcjonować jako samorządy, które są motorem rozwoju gospodarczego naszego państwa, a jednocześnie dziś jesteśmy pozbawieni w dużej mierze instrumentów. Ja już zakładam, że z pewnych inwestycji będę musiał zrezygnować po to, żeby pomóc przedsiębiorcom, de facto pomóc pracownikom, mieszkańcom, którzy są w sytuacji tragicznej, ponieważ duża ilość zwolnień, duża ilość wypowiedzeń umów, duża ilość zawieszeń pracy dzisiaj i za parę dni to będą sytuacje już, które no gdzieś tam w tym momencie mogą decydować o wielu, wielu miesiącach już i tutaj funkcjonowania gospodarczego naszych samorządów. Dlatego też zastanawiamy się i myślę, że tutaj są potrzebne konkretne rozwiązania. Problemów jest dużo, ale do tego dochodzi to, o czym mówi pan burmistrz. Rzeczywiście trzeba zacząć myśleć na poważnie, jak pomóc przedsiębiorcom i pracownikom. I cieszy mnie ten głos, taki mocny głos samorządów, że wy o tym myślicie, bo wtedy mamy pewność, że ta sprawa będzie się toczyła w dobrym kierunku. Będziemy rozmawiać na ten temat na kolejnej, w najbliższych dniach takiej konferencji, żeby zbierać informacje. Dziękuję wam wszystkim bardzo. W czasach, gdy ograniczamy liczbę kontaktu z innymi ludźmi, również nasza rozmowa tygodnia przebiegła w sposób niestandardowy. Gościem rozmowy tygodnia będzie dziś światowej sławy Polka mieszkająca w Mediolanie. Dorota Koziara nie będzie opowiadać jednak o swojej twórczości, ale o walce Włochów z koronawirusem. Zapraszam teraz na fragment tej rozmowy. Natomiast jest taka rzecz, którą mają Włosi, my troszkę mniej, bo jednak jesteśmy biedniejszym krajem. Mimo tego, że u nich już brakuje tych miejsc w szpitalu, to oni mają taką Pradę, oni mają Benettona, oni mają rodzinę Anieli, producenta Fiata, oni mają pana Berlusconiego. Ludzie mogą dać po 10 milionów euro czy 40 milionów euro na to, żeby wybudować szybkim tempie szpital z ilomaś tam setkami, prawda, miejsc, łóżek i tych wszystkich urządzeń potrzebnych do reanimacji w krótkim czasie. My jesteśmy troszkę jednak, patrząc realnie, biedniejszym krajem i mimo dobrej woli wielu ludzi, to się już zaczyna. Już słyszałam, że jedna firma, z którą ja współpracuję właśnie z waszego regionu też, z Nowych Skalmierzyc, firma Comfort, jest jedną z pierwszych firm, która właśnie zakupiła ileś właśnie takich stanowisk i życzmy sobie, żeby te polskie firmy też na ile mogą próbowały się włączyć do takiej akcji. Pandemia koronawirusa wywróciła naszą codzienność do góry nogami. Kto może siedzi w domu, zakupy stały się wyzwaniem, unikamy kontaktów z innymi ludźmi, a na niektórych twarzach pojawiły się maseczki, natomiast na dłoniach ochronne rękawiczki. A co dzieje się w głowie? Dla wielu obecna rzeczywistość to szok, nowy świat, w którym nieraz trudno się odnaleźć. U wielu pojawił się strach przed chorobą, o bliskich, o przyszłość. Jak sobie radzić? To dziwny czas. Tryb życia, w jakim funkcjonowaliśmy, zniknął z dnia na dzień. Pojawiły się nowe lęki i sytuacje stresowe. Przede wszystkim obecna sytuacja, która zagraża naszemu zdrowiu i życiu, wywołuje wysoki poziom lęku. Pojawia się długotrwałe poczucie niepewności, brak poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, czyli fundamentalnych potrzeb człowieka. Jest to naprawdę duże wyzwanie dla każdego z nas. Chcielibyśmy razem, zgodnie z całym środowiskiem psychologicznym, dać taką możliwość skorzystania również ze wsparcia bezpłatnego. Właśnie uruchamiamy tak zwany telefon wsparcia. Będziemy na nim dyżurować razem z zespołem codziennie w określonych godzinach i będzie to taka możliwość, oczywiście w formie online, skorzystania z takiego doraźnego wsparcia dla tych osób, które w obecnej sytuacji zmagają się z obciążeniami psychicznymi, ze swoimi negatywnymi emocjami i z tym, z czym sobie po prostu same nie potrafią poradzić. Osoby potrzebujące wsparcia pomocy mogą szukać codziennie od 17 do 19 pod bezpłatnym numerem telefonu 578 203 103. Nagła potrzeba skorzystania z takiej pomocy jest sprawą naturalną. Negatywne emocje związane z obecną sytuacją są zupełnie naturalnym zjawiskiem. Co więc możemy z tym zrobić?
przede wszystkim mówmy o tym, starajmy się nazywać emocje, wyrażajmy to, czego się obawiamy. Już to może naprawdę przynieść pewnego rodzaju ulgę. Dodatkowo możemy spróbować racjonalizować sytuację, czyli przenieść język emocji na język faktów. To też jakby niesie pewną pomoc w postrzeganiu sytuacji. Zastanówmy się, jakie na co dzień w normalnych okolicznościach mamy czynności, które przynoszą nam poprawę nastroju. Może to być jakiegoś rodzaju sport, słuchanie muzyki. Są różne czynności, które na co dzień poprawiają nam samopoczucie i myślę, że w tych okolicznościach też jest w jakimś zakresie to możliwe. Zwróćmy uwagę na to, aby nie podążać za natłokiem myśli negatywnych, tak, związanych z tą sytuacją, co również się wiąże często z przeładowaniem informacyjnym. Wybierzmy sobie wiarygodne dla siebie źródła informacji, a najlepiej jedno źródło i trzymajmy się go w określonych porach dnia, żeby się nie okazało, że cały dzień spędzamy przed telewizorem, wysłuchując nowych informacji, nowych danych na temat tej negatywnej sytuacji. I na sam koniec jeszcze raz powiem o tym, że warto mówić, warto wyrażać, bo naprawdę to potrafi przynieść dużą ulgę. Stąd też nasz pomysł i naszych specjalistów na taką formę wsparcia pomocowego, o jakiej wspomniałam wcześniej. I zapraszamy już od piątku do skorzystania z telefonu wsparcia dla wszystkich tych, którzy tego potrzebują. Przypominam, pomocy można szukać każdego dnia od 17 do 19 pod numerem telefonu 578 203 103. Szkoły opustoszały, nie oznacza to jednak, że uczniowie mają ferie. Zadbali o to nauczyciele, którzy przeszli w tryb online. W domach trwa teraz nauka na platformach edukacyjnych przez Messengera, maila i elektroniczny dziennik. Jak to wygląda w Aleksandrowie? Zostań w domu i no właśnie, poucz się online. Zawieszenie zajęć w szkołach to nie wakacje ani ferie. Warto ten czas dobrze wykorzystać. Jak? Możliwości jest wiele. W dniu dzisiejszym nauczyciel matematyki, dokładnie o 9.06, poinformował uczniów o nowej lekcji online. Tak, zaczynamy naukę online przy wykorzystaniu wszystkich funkcjonalności i aplikacji, które udostępniła nam platforma Microsoft Office 365 Education. Przystąpiliśmy do tej platformy w innym czasie, nie teraz. Złożyliśmy wniosek o udostępnienie licencji dla każdego ucznia i nauczyciela, licencji za darmo w grudniu. Uzyskaliśmy taką aprobatę ze strony Microsoft Office Education i w styczniu, zgodnie z przyjętym planem, wdrażaliśmy to w szkole, pokazując uczniom podstawowe funkcjonalności. A są one niemałe. Nauczyciel może prowadzić lekcję w czasie rzeczywistym. Wszyscy uczniowie z danej klasy widzą, co pisze na ekranie komputera i w każdej chwili mogą się połączyć na wideoczacie, by rozwiązać jakiś problem. Program podzielony jest na kanały tematyczne, a w każdym linki do stron YouTube czy platform edukacyjnych. Robimy prześlij. Nie wypełniłem jednego pola, więc nie pozwoli mi to na przesłanie testu. Zaznaczam przypadkową odpowiedź. Robię prześlij. Dziękujemy za udział w zabawie i również uczeń może automatycznie wyświetlić swoje wyniki. Uzyskałem 4 na 9, czyli muszę jeszcze raz obejrzeć film i przyswoić informacje. Nie wszystkie szkoły są w tak komfortowej sytuacji jak Trójka, choć radzą sobie nieźle. Szkoła podstawowa nr 4 wykorzystuje do komunikacji z uczniem dziennik elektroniczny oraz wszelkie dostępne w internecie platformy naukowe. Nauczyciele na bieżąco sprawdzają i od razu komunikują się z uczniami, czy praca wymaga poprawienia jakichś elementów, czy dalej ćwiczyć dane zagadnienie. Czy to wszystko na Librusie się odbywa? Nauczyciele niektórzy mają pozakładane swoje maile takie na Gmailu i jest to taka praca jak gdyby w chmurze, czyli pewne materiały są udostępniane grupie uczniów i oni wtedy kontrolują daną pracę. My też się uczymy, bo to jest sytuacja taka dla nas też nowa, tak? I my też uczymy się tego zdalnego nauczania. Wszyscy uczniowie w szkole są objęci takim sposobem nauki? Tak, jak najbardziej. Nawet uczniowie z klasy przedszkolnej. Czy oceny są? Nie, na razie ocen nie stawiamy.
Nauka online to nie tylko domena uczniów podstawówek. Dzięki połączeniom na Facebooku odbywają się chociażby lekcje śpiewu dla uczestników zajęć w Młodzieżowym Domu Kultury. No, muszę się też odzwyczaić, żeby samemu nie śpiewać i słuchać to, co śpiewają, ale niestety ten miks nie jest tak jak naturalny. Także no tutaj da się da się pracować online w twoim przypadku. Tak, ale ja jeśli chodzi o mnie, no to grupowo to raczej tylko to rozśpiewanie, ale też nie do końca, bo po kolei wszystkich po prostu przesłuchuję i każdy swoim, nie razem, nie jako chór, jako zespół, tylko mimo, że mamy grupowo, to każdy z nich musi swoje zaśpiewać. No trochę to dłużej trwa, bo jak się rozśpiewujemy na lekcji, no to wszyscy jednocześnie śpiewamy. Czy po takich lekcjach będziecie w stanie po jakimś czasie stanąć na scenie i zaśpiewać wszyscy razem? No jeśli będziemy mieli codziennie, na pewno. Jak widać, radzimy sobie jakoś w dobie kwarantanny. Z pomocą przychodzi technologia. Co prawda za jej pomocą nie pojedziemy na wycieczkę szkolną, nie przywitamy wiosny topiąc marzannę, ale nie jest źle. Dla wielu nauczycieli to nowość, ale przełamują bariery i coraz chętniej wykorzystują możliwości, jakie daje internet. Szkoły opustoszały, ale uczniowie nie mają ferii. Nauka trwa nadal. No jesteśmy dostępni cały czas. Siedzimy w domu, kto może pracuje zdalnie, dbamy o higienę. Ograniczamy do minimum kontakty z drugim człowiekiem, co jeszcze możemy zrobić, więc by chronić się przed jakimkolwiek wirusem. Można zadbać o odporność, bo nawet kiedy już się zarazimy, warto, żeby nasz organizm był po prostu silny. A to wymaga wielu wyrzeczeń, przede wszystkim zmiany trybu życia, o czym przekonują Agata Kowalska i jej rozmówcy. Od 30 lat zajmuję się człowiekiem, jego chorobami, problemami i jego odpornością. Ja rozumiem, że pani nie chodzi do lekarza. No chodzę. Na kawę. Pani Beata koronawirusa się nie boi. Tego przeciwnika traktuje jak każdego innego. Od 30 już lat dba o swoją odporność i jest najlepszym przykładem, że można przeorganizować swoje życie. Koronawirus czy inny wirus. Zawsze były, będą. Odporność. Odporność zaczynamy każdego dnia. Każdego dnia dlatego, że każdego dnia zaczynamy jeść. I to jest najważniejsze. Obronić się w tej chwili to jest trudno. Możemy się wspomagać, ale tak jak powiedziałam, jedzenie. Przede wszystkim jedzenie. Ciepłe śniadanie, najlepiej gotowane płatki owsiane. Wielu powie, że to dania naszych rodziców czy babć. Nawiązując do wirusa, w ciepłym ginie, zimne lubi. Że jeżeli my damy złe produkty, damy parówki na śniadanie, damy zimne produkty, damy przetworzone produkty, to te brudne płyny pójdą do płuc. I jak mają płuca w ciągu dnia funkcjonować u dzieci? I kaszle, mokre, suche, śluzy, nieśluzy. Nie powinniśmy dawać, broń Boże, rano mleka, a szczególnie już jeśli chodzi o takie z lodówki, no to już jest zabójstwo po prostu. Twarogi. To jest wszystko zimne i powoduje śluz. Nie bez przyczyny mówi się, że jelita są naszym drugim mózgiem, a jesteśmy tym, co jemy. Łatwiej sięgnąć po witaminę C w tabletce, niż mieć zawsze pod ręką nasze polskie kiszonki. Naturalne probiotyki to jest potęga. Jak już coś nas czujemy, że jakieś prądy nam latają. Lipa, malina. Wygrzewać i wypocić. Jedzmy białe warzywa. Seler. Por, jedzmy nad tą szalotkę białą, na maśle, troszeczkę delikatnie zesmażyć, bardzo dobrze wzmocni. Migdały, no jeżeli bardzo lubimy mleko, to możemy mleko migdałowe. Kolejna porada, jakże trudna rano do wykonania, to szybka, 10-minutowa gimnastyka lub choćby oklepywanie, by pobudzić pracę całego organizmu. To niewykonalne, powiemy, w dobie dzisiejszego szaleństwa. Szybko zbudź się, szybko wstawaj, szybko, szybko stygnie kawa, szybko zęby myj i ręce, szybko światło zgaś w łazience. Są tacy, którzy powiedzą, że to brednie. Drudzy już w to uwierzyli, a trzeci sami nie wiedzą, ale w dobie dzisiejszej epidemii, jak twierdzą, nie zaszkodzi o tą odporność zadbać.
jestem przeciwnikiem kupowania witaminek tego typu. Raczej odżywiam się takimi naturalnymi warzywkami, owocami, ale ze względu na tę sytuację, która obecnie jest, no zabezpieczam się i w to. Nie wiem, jaka jest siła tego, w każdym bądź razie będę to zażywać wraz z moją córką. A co to takiego? To jest acerolka, witamina C. To od kilku lat stosuję, więc to już jest w krwi. I tak samo wodę z cytryną cały czas do pracy biorę i z miodem. I to już weszło w krew, że po prostu cały czas sobie to... Czyli tryb życia taki, inny trochę. Tak, inny, cały czas, więc... I zero choroby? Zero, na razie tak. Ja zawsze nie wierzę. No i tutaj mnie przekonała właśnie do witaminy C, do takich różnych rzeczy. Pierwsza, że większa dawka, później, że mniejsze, tak? Bo ludzie biorą bez sensu cały czas większą, jak organizm nie przyswaja. Bardzo dużą wiedzę ma i bardzo dużo przekazała mi, także... I tak pan sceptycznie na razie podchodził kiedyś, tak? Już coraz bardziej tak trochę się obawiamy. Jestem niedowiarek zawsze. Zawsze robiłem na odwrót. Na odwrót to zdaniem pani Beaty my teraz żyjemy. Kiedyś była ziemia wypalana. Palone były łąki, co 3 lata był zasiew, łopian był sadzony, teraz jest chemia. Kiedyś, jak była ziemia wypalona, popiół dawał wszystkie mikroelementy, tam było wszystko, teraz jest chemia. Więc musimy się z zewnątrz suplementować, bo jedzenie nie daje rady. A do tego dochodzi tempo życia, strach, stres, to cywilizacja nas zabija. Czy możemy mieć jeszcze na to wpływ? Ponoć nigdy nie jest za późno. Zatem nie tyle zdrowia życzymy, co odporności. To już wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Zapraszam do lektury gazety 44, powinna być już dostępna. Odnajdą tam Państwo wiele ważnych informacji, choćby numery telefonów do ważnych instytucji oraz porady związane oczywiście z pandemią koronawirusa. Teraz proszę jeszcze z nami pozostać, bo czeka nas rozmowa. Dziś gościem jest Dorota Koziara, projektantka, artystka, architekt wnętrz. Rozmowę poprowadzi Michał Kiński. Ja dziękuję bardzo za uwagę. Życzę Państwu dużo zdrowia. Do zobaczenia. Michał Kiński, witam i zapraszam na rozmowę tygodnia, a naszym gościem jest Dorota Koziara, Polka mieszkająca na co dzień w Mediolanie, projektantka i artystka. Dzień dobry, witam Dorota. Witam Państwa serdecznie, cześć Michał. No, przebywasz w Polsce, byłaś na kwarantannie, oczywiście nasza rozmowa będzie dotyczyć koronawirusa i tego, co właściwie dzieje się na świecie i również w Polsce, również we Włoszech, w Mediolanie. Ty, kiedy tak naprawdę dowiedziałaś się, że to jest bardzo poważna sprawa? Moje studio na co dzień jest w Mediolanie i mieszkam na co dzień w Mediolanie, natomiast mam też dom w Polsce i akurat tak się złożyło, że od początku lutego brałam udział tutaj w licznych targach i konferencjach, więc miałam taką długą podróż po Polsce, prawie 3-tygodniową i w ostatnim tygodniu lutego przyjechałam do Mediolanu, to był chyba weekend 21-22 luty, właściwie 22-23 i wtedy tak naprawdę wpadłam w ten najgorszy zamęt, w tą największą panikę. Ja wyjeżdżając z Polski o tym absolutnie nie miałam żadnych informacji, zresztą Włosi też nie, ja wpadłam w ten najgorętszy moment, myślę, że tutaj media też trochę zawiniły, jeżeli chodzi o tą panikę Włochów, prawda, czyli wykupowanie wszystkiego ze sklepów, tak jak u nas, zobaczyłam Włochy tak jak u nas w czasie stanu wojennego tak naprawdę i sama też wpadłam w panikę, nie wiedziałam, czy mam natychmiast wracać do Polski. Wygrał zdrowy rozsądek, bo wszyscy początkowo myśleliśmy, że to jest wirus trochę mocniejszy od grypy, natomiast jego prawdziwe niebezpieczeństwo polega na tym, że on się bardzo szybko rozprzestrzenia i tak naprawdę to niebezpieczeństwo dotyczy tego, że im więcej jest przypadków, one się ciągle, one bardzo szybko rosną, prawda, bardzo szybko w czasie, że po prostu zabraknie miejsc w szpitalach. I to, że zabraknie miejsc w szpitalach nie dotyczy tych ludzi, których dotknął ten wirus, ale również tych, którzy mają takie przypadki, które się zdarzają nam w życiu, zdarzały na co dzień, że ktoś ma zawał serca, że ktoś musi jechać na poród, prawda? Po prostu brakuje miejsc w szpitalach. Ja po kilku dniach podjęłam decyzję powrotu do Polski, dlatego że
W Polsce jeszcze wtedy w ogóle nie mówiło się o zagrożeniu wirusem. Wszyscy myśleli, że to dotyczy tylko Włoch. Mało tego, niektórzy osądzali Włochy w ogóle jakąś winą i tak dalej, co jest dla mnie totalnym absurdem. Natomiast, bo wcześniej ten wirus pojawił się w Niemczech tak naprawdę, tylko tutaj też jest różnica między tym, jak mówią o takich, w takich przypadkach, jak się zachowują media w różnych krajach. Tak się zachowali Włosi zupełnie otwarcie. Mają to też w swojej kulturze od czasów antycznych, dyskutują na forum, prawda, i demokratycznie, nie ukrywając niczego, Niemcy może bardziej trzymają informacje w ryzach, też chroniąc swoją gospodarkę. Włosi poświęcili swoją gospodarkę dla dobra swoich obywateli, ale niemniej jednak ja wróciłam do Polski i to był drugi czy pierwszy marzec, ale też miałam sobie poczucie obywatelskiego obowiązku, że zanim ja zobaczę się z klientami, ja tutaj wróciłam, bo od 17, czyli od wczoraj miałam mieć taki tydzień pracy z Francuzami z ważnej firmy francuskiej tutaj w Polsce i umówiliśmy się w Polsce na 17, więc ja od początku marca do tego 17, do tego 14 tak naprawdę zrobiłam sobie taką dobrowolną kwarantannę w Warszawie, zanim ruszyłabym w Polskę na spotkania z klientami, czy zanim zobaczyłabym się z moją rodzicą. A teraz już jesteś po kwarantannie? Słucham? Czy teraz już jesteś po kwarantannie? Już możesz wychodzić teraz na zewnątrz? Teraz już jestem po kwarantannie. Już przyjechałam na Dolny Śląsk do mojego domu rodzinnego, ponieważ co się stało po mojej kwarantannie? Jak ta kwarantanna się kończyła, Francuzi oczywiście z wiadomych względów odmówili tej naszej pracy w tych terminach. Mało tego, ta firma znana, marka modowa, dostała wszyscy pracownicy nakaz absolutnie powrotu do Francji i nakaz zdalnego pracowania i żadnych wyjazdów w najbliższych tygodniach. Wobec tego ja też znalazłam się w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ moje studio jest i dom w Mediolanie też, ale ja już nie mogłam wrócić do Mediolanu, ponieważ Polska zamknęła granicę też tego samego dnia. No i tego samego dnia zostały wstrzymane jakiekolwiek loty międzynarodowe, prawda? A w tej chwili również krajowe, więc przyjechałam do mojego domu rodzinnego na wsi. Więc tutaj, ale ta sytuacja się nie zmieniła. My nie wychodzimy rodzinnie z domu. Też takie respektujemy reguły, że raz w tygodniu ktoś z nas, ja jeszcze nie, ale moja mama na przykład wychodzi do, żeby zrobić zakupy. Myślę, że akurat mieszkańcy wsi są o tyle szczęśliwsi, że mają też różne zapasy w swoich piwnicach, jakieś przetwory i tak dalej. I nie możemy tutaj narzekać na brak jedzenia czy czegokolwiek. Myślę, że tak jak we Włoszech, pierwsze dni to były dni takiej paniki, gdzie znikał, może to śmiesznie zabrzmi, ale w każdym kraju widzę, że to jest ten sam scenariusz, papier toaletowy, no bo jednak jest nam to potrzebne, prawda, do utrzymania higieny. Niestety w każdym kraju pojawia się problem z maseczkami czy środkami do dezynfekcji i to dotyczy nie tylko ludności cywilnej, ale niestety też szpitali. Więc widzę ten scenariusz ponieważ Włochy śledzę codziennie i rozmawiam z moimi przyjaciółmi. No właśnie, tutaj mamy dość istotne pytanie. Czy współpracownikami codziennie, tak, pracujemy na odległość, ale czy to jest architekt, czy to jest dyrektor ważnego muzeum, czy Biennale Wenecji, czy właściciel fabryki. No może z produkcją jest trochę inaczej, czy zwłaszcza z produkcją żywności, ci ludzie muszą pracować, ale tam są też obostrzenia, że jest zmniejszona ilość pracowników i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy pracują zdalnie i próbują ten czas też wykorzystać, są bardzo ostrożni, próbują ten czas wykorzystać po prostu na pracę, na skupienie się na przyszłych projektach. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja drastyczna, niestety bardzo irracjonalna, myślę, że nikt z nas by nie przypuszczał w najgorszym scenariuszu, że nam się coś w życiu może coś takiego zdarzyć, prawda? Tym bardziej pokolenie naszych rodziców, już nie mówiąc o dziadkach, które to pokolenia są najdelikatniejsze, najbardziej schorowane, tym samym najbardziej narażone na niestety niebezpieczeństwo tego wirusa. Natomiast pełen podziw też moim zdaniem dla Polaków. Widzę, ilu moich kolegów po fachu tutaj w Polsce od razu przeszło na pracę zdalną. Znakomici architekci, którzy tworzą wielkie
inwestycje, wielkie budowle w tym kraju. Oni, z tego co ja obserwuję na social mediach, grzecznie sobie wszyscy pracują zdalnie. Absolutnie wszyscy się dostosowali do tych wytycznych. No są takie zawody jak wasz zawód, dziennikarzy, prawda, gdzie przekazujecie informacje ludziom, czy piekarz, czy wszyscy inni, którzy wszystkie inne służby, już nie mówiąc tutaj z wielkim ukłonem oczywiście o służbach medycznych, którzy są na pierwszym froncie, czy usługach, więc tutaj nie da się zdalnie, prawda. Są takie zawody, które muszą jednak się pokazać na tej pierwszej linii frontu. No nazwę to frontem niestety, bo coraz bardziej mam, skłania mnie to do takich przemyśleń. Pojawiło się wśród nas coś, co jest na tyle abstrakcyjne, że aż trudno pomyśleć, że to wzięło się po prostu. A powiedz mi, jak ty się w ogóle czujesz? Bo 2 tygodnie spędziłaś w domu. To był taki czas tak naprawdę przemyśleń i tak naprawdę czas tego, czy ta choroba tak właściwie się ciebie nie dopadnie, tak? Ale jak spędziłaś te ostatnie 14 dni? Znaczy ja muszę ci powiedzieć, że ja myślałam, bo wielu ludzi też tak mówi, że tak naprawdę to w końcu mamy okazję posiedzieć w domu. Ja też w moim rodzinnym domu mam całe moje archiwum, na które nie miałam nigdy czasu, żeby to uporządkować pod kątem czy stworzenia jakichś nowych stron, czy kiedyś stworzyłam grupę Start, która się już u mnie nazywa, żeby coś o tym napisać też, żeby trochę napisać o historii polskiego designu i tak dalej, czy robić nowe projekty. Mam pięknie tutaj porozkładane kolorowe kredki. Słyszę się na szczęście z firmami, które nie przestały pracować. To są małe firmy rzemieślnicze i oni chcą, żebyśmy coś robili, żebyśmy jednak ten czas wykorzystali kreatywnie, ale tak naprawdę, jak mam się przyznać zupełnie szczerze, no to nie jestem w stanie się skupić. Po prostu to jest taka sytuacja, że trudno jest sobie pomyśleć, że nie wiem, mnie osobiście trudno jest sobie pomyśleć, super byłby taki wazon teraz w takiej kolorystyce. Ja chyba więcej czasu spędzam na tym, na rozmowach z ludźmi. Na szczęście mamy te takie możliwości, tak jak ja z wami w tej chwili rozmawiam i wiem, jak bardzo ta rozmowa jest potrzebna, bo to już w tej chwili mija 3. tydzień w moim przypadku. Zresztą jak byłam w Mediolanie te parę dni, to ja też siedziałam w domu, nie wychodząc zupełnie. Więc tak naprawdę to jest 4. dla mnie taki tydzień. I tych tygodni nie wiemy, ile mamy jeszcze przed sobą. Więc te kontakty międzyludzkie są bardzo ważne. Na szczęście te dzisiejsze media i pozwalają na to, żebyśmy byli ze sobą w kontakcie, prawda? Bo to jest bardzo ważne, żeby mieć tą świadomość, że nie ty sam, nie ty sama jesteś w takiej sytuacji. Później, co jest bardzo ważne, żebyśmy dali jednak wsparcie osobom starszym w naszych rodzinach też, prawda, żeby oni nie po prostu też jakoś prostu spokojnie ten czas, żeby nie wychodzili z domu, to oczywiste, ale żeby jakoś też się nie stresowali tym aż tak bardzo, bo oni sobie nie zasłużyli tym bardziej na to, co ich spotyka teraz. Oni powinni sobie spacerować, grać w jakieś gry razem, prawda, żartować i tak dalej, ale my musimy być po prostu mocniejsi, to nasze pokolenie. Natomiast masz na pewno kontakt, tak jak wcześniej mówiłaś, z przyjaciółmi z Włoch. Powiedz mi, jak tam wygląda obecnie sytuacja, jak oni właściwie, co oni mówią na ten temat? Czy tam już jest dalej te tragiczne informacje dochodzą do nich, bo wiadomo, że na pewno dochodzą, jeżeli chodzi o te statystyki, no ale tak z bezpośredni kontakt, jak tam mają ze sobą, to o czym właściwie oni rozmawiają? Czy Włosi to jest wyjątkowy naród, oni są bardzo pozytywnie nastawieni do wszystkiego i mają w sobie ogromną witalność, no i myślę, że w tej sytuacji drastycznej, bo niestety tych zgonów jest coraz więcej też, a na szczęście ta liczba też osób, które zdrowieją, jest coraz wyższa. No ale ponad mówi się o tym, że jeszcze chyba Włochy nie dotarły do tego punktu najwyższej, prawda, zachorowalności czy umieralności. Mówi się o tym, że to będzie koniec tego tygodnia albo za 2 tygodnie. No nikt tego nie wie. Na pewno zostały zaostrzone wszelkie
wszelkie rygory, to znaczy teraz, żeby pójść do sklepu, to też trzeba mieć kartkę i są kontrole policyjne, prawda? Jak wychodzisz z psem na przykład, jak ktoś ma zwierzę, musi z nim wyjść, ale to możesz to zrobić chyba tam, nie wiem, raz, czy na zakupy możesz zrobić to raz w tygodniu i ten powód musi być konkretny bardzo. No oczywiście nie można się przemieszczać z regionu do regionu i w niektórych strefach czerwonych z gminy do gminy, czy w ogóle nie można wychodzić z domu, prawda? Więc mało tego, państwo, to dopiero dzisiaj wyszły potwierdzone informacje, państwo zdecydowało się też na ogromną pomoc, to znaczy dla mieszkańców, to znaczy wstrzymanie wszystkich płatności kredytów, czy podatków, czy no czegokolwiek. Prawda? Te wszystkie rzeczy może ruszą od lipca, od września, natomiast to jest ogromna pomoc ze strony państwa i na dodatek państwo będzie wypłacać tak zwane zapomogi, bo w tej chwili prawie nikt nie pracuje. Na końcu byli tak zwane wolne zawody, wśród których jest mnóstwo ludzi spektaklu, muzyków, też dziennikarzy, czy projektantów, czy architektów i też państwo ustaliło w końcu, że te wolne zawody no też w końcu muszą z czegoś żyć, więc o jakimś tam datku na tak zwany chlebek też państwo myśli. To jest trudna sytuacja i bardzo duży wydatek dla państwa, no ale nie można też inaczej, prawda, nie można ludzi zostawiać i jeżeli chodzi natomiast o tą zachorowalność, to na pewno są to północne Włochy, zwłaszcza taki region Bergamo, gdzie wielu z państwa zna na pewno to lotnisko, bo to jest lotnisko wszystkich lotów low cost i tam było takie największe zagęszczenie tych przypadków, jak i na 60 km na południe od Mediolanu również. To były takie pierwsze 11 gmin, które zostały od razu właściwie zamknięte i oni jako pierwsi przeszli kwarantannę, ale przechodzą ją ciągle nadal, mimo tego, że już ta zachorowalność w tym regionie się znacznie zmniejszyła. No i jest jeszcze takich kilka gmin w okolicach, właściwie jedna, która nazywa się Wo i to jest w okolicach Padwy. To są takie najgorętsze ośrodki. Przez to, że też państwo ogłosiło właściwie dekret, który został podpisany i to było 2 tygodnie temu, który mówił o tym, że właśnie region Lombardii będzie zamknięty, czyli to znaczy, że z niego nie można wjechać, ani do niego nie można wjechać. No ja mogłabym wjechać, bo jestem rezydentem tam mam swoje studio, ja tam płacę podatki, natomiast nie mogłabym już wyjechać, a tak naprawdę to nie mam czym dojechać. I w tym momencie, kiedy Europa zamknęła swoje granice, to byłoby trudne nawet samochodem. I wtedy w każdym razie, kiedy to państwo włoskie ogłosiło i prasa już to opublikowało jako dekret, ale jeszcze nie było podpisu prezydenta, wszyscy Włosi pochodzący z południa, mieszkający na północy, wsiedli w pociągi i pojechali na południe. Przez to burmistrzowie miast na południu oczywiście też wpadli w panikę, że i były prośby oficjalne w mediach, prosimy was, wracajcie do Lombardii, wracajcie do Mediolanu, nie przywoźcie nam tutaj tej zarazy. Oczywiście zdarzyło się tak, że pojechało tam kilkanaście tysięcy. Wszyscy muszą odbyć obowiązkową kwarantannę. Także ta sytuacja jest naprawdę bardzo ciężka, natomiast myślę, że tutaj państwo włoskie reaguje bardzo intensywnie i z dnia na dzień tak naprawdę próbuje rozwiązywać te ciężkie rozwiązania. Mam jeszcze do ciebie ostatnie dwa pytania, takie dość istotne. Pierwsze, no to jest bardzo ciężkie pytanie. Właściwie ktoś z twoich znajomych zachorował na koronawirusa i ewentualnie czy doszło do jakiejś tragedii wśród twoich znajomych? Na szczęście nie, a mam bardzo wielu przyjaciół i znajomych. I muszę wam powiedzieć, że na szczęście nie i ten wirus, mówiło się i miejmy nadzieję, że on tylko dotyka rzeczywiście tych słabszych organizmów, prawda? Więc ludzie, którzy się dobrze odżywiają, którzy jednak zachowują tą ostrożność, mają szansę absolutnie na nawet jak przychodzą ten wirus, na wyzdrowienie. Te przypadki śmiertelności to są głównie przypadki, bo niestety pojawiły się też osoby, takie przykłady, że na przykład ktoś był na straży, nie wiem,
właśnie pogotowia i tak dalej. To była osoba młoda i też niestety wśród takich osób, które są na tej pierwszej linii frontu, też są takie przypadki śmiertelności nawet. Natomiast głównie te przypadki śmiertelności dotyczą osób, które już mają jakieś problemy zdrowotne, czy na przykład są chore niestety na raka i ten organizm jest bardzo osłabiony, one są po chemii, czy ktoś na przykład bardzo tu jest na ryzyko, są bardzo nastawione osoby, które są po przeszczepach, prawda? Te osoby muszą szczególnie tutaj być chronione i szczególnie uważać. Na pewno jest tak, że rodziny się nie odwiedzają. Na przykład mam wielu takich przyjaciół. Ja myślałam, że ja tu sama sobie siedzę w oddali i tak dalej, czy w tej Warszawie, jak jeszcze byłam. Natomiast jest wiele takich przypadków, gdzie na przykład mój kolega czy koleżanka jest w jednym mieście, a żona czy mąż z dziećmi na wsi gdzieś indziej. I tak samo jak ja. Już mija kilka tygodni, że nie byłam we Włoszech, tak samo oni, mimo tego, że są na tym samym terenie, oni też się nie widzą. Mało tego, nawet na tej samej ulicy moi przyjaciele mieszkający na tej samej ulicy też się nie widzą fizycznie, więc to tak wygląda. Na szczęście są takie możliwości, jak my ze sobą rozmawiamy, że nawet ludzie się widzą w grupach, prawda, żeby ze sobą porozmawiać, żeby się pośmiać, żeby to wszystko trochę, żeby trochę odreagować też ten trudny czas. Bo wielu jest takich też, którzy mają dzieci na przykład na studiach gdzieś w innych krajach i te dzieci są, nie wiem, w Amsterdamie, w Sztokholmie, w Berlinie. Tak naprawdę to jest bardzo dużo ludzi, myślę, w Polsce też jest bardzo dużo takich rodzin, gdzie ta cała rodzina jest gdzieś tam porozsiewana i wszyscy musimy tylko, nie wiem, grzecznie czekać, bo i uważać bardzo, i uważać jeden w stosunku do drugiego, prawda, na jakiekolwiek ruchy. A obserwujesz polskie media, obserwujesz włoskie media i są pewne tematy poruszane i we Włoszech, i w Polsce. Powiedz mi, według ciebie i według twojej oceny, jak uważasz, czy taka tragedia w Polsce również może się wydarzyć? Czy Polska odpowiednio zareagowała? Ja nie chciałabym być pesymistką, ani tutaj po prostu być takim głosem, który sprowokuje jakąś panikę. Natomiast powiem tak, myślę rzeczowo, z mojego punktu widzenia, ponieważ byłam i tu, i tam. Wydaje mi się, że Polska bardzo dobrze, to nie jest oczywiście może miłe dla mnie, bo zostałam postawiona w takiej sytuacji, że nie mogę wykonać żadnego ruchu i nie jestem w miejscu, gdzie jest moje studio, prawda? Natomiast niezależnie od moich tutaj smutnych, prywatnych historii, to uważam, że to był bardzo dobry ruch, że Polska jako jeden z pierwszych krajów w Europie tak ostro do tego podeszła, żeby zamknąć granice, żeby odciąć też ten ruch. No, nie wiem, jak to będzie z tymi powracającymi wszystkimi do kraju, no, ale ja też jestem w tym gronie. Wprawdzie nie teraz już, kiedy ten wirus się rozwinął, prawda, tak długo, Joszu, jestem po tej kwarantannie. Natomiast... A byłaś sprawdzana, jak po wylądowaniu w Polsce byłaś sprawdzana? Tak, byłam sprawdzona przed i po. Natomiast i wypełniałam kwestionariusz oczywiście, nawet dzwoniłam też później do tych instytucji, czy ja powinnam się poddać jakimś badaniom. Powiedziano mi, że mam po prostu, jeżeli nie mam żadnych tutaj objawów, to jest po prostu tylko zawracanie głowy, że tak powiem, ale ja to też rozumiem, ponieważ oni mają chyba wystarczająco dużo pracy. Więc te ruchy były bardzo dobre. Natomiast Natomiast tutaj Polska, myślę, bardzo szybko zareagowała. Włosi, naród włoski, ale też było tak, że kiedy wprowadzono te pierwsze ostre zakazy w regionie Lombardii, to znaczy pierwsze w serii zamykamy przedszkola, zamykamy szkoły, no to był to okres połączony z wcześniejszymi feriami zimowymi. Rzeczywiście wielu ludzi, wielu rodzin po prostu zabrało dzieci, pojechało w góry, w tych górach sobie zjeżdżali na nartach i tak dalej. To nie jest żadna krytyka, ale to też nie było tak, że oni siedzieli od razu w domach wszyscy, prawda? Dopiero po tygodniu ta sytuacja stała się dla wszystkich wyraźna i wszyscy sobie zdali sprawę z tego i się pozamykali w tych domach. Natomiast u nas w Polsce wydaje mi się, że jednak ludzie respektują ten nakaz. Może to jest też kwestia tego, że my mamy też takie, a nie inne doświadczenia polityczne i potrafimy się jednak zmobilizować i podporządkować.
I oczywiście u mnie na wsi widzę, że jeżdżą maszyny rolnicze i rolnicy, czy jeżdżą samochody dostawcze, ale mam nadzieję, że to są tylko takie, które mogą tutaj wspomagać nasze normalne życie. Rolnicy też nie mogą jakby przeoczyć tego okresu, bo inaczej nic nie będziemy mieli do jedzenia za parę miesięcy. Natomiast ogólnie widzę, że jednak ludzie siedzą w domach i respektują tych reguł. Natomiast mam tylko takie przemyślenia, na ile ta polska służba zdrowia jest rzeczywiście do tego przygotowana. To jest dość istotna sprawa, służba zdrowia, żeby podołała po prostu temu wszystkiemu. Ale Polska też nie była, a należy do jednych z najlepiej przygotowanych, bo żaden kraj, jeżeli my nie będziemy uważać, jeżeli my się nie pozamykamy w domach, to po prostu, jeżeli my nie będziemy wychodzić tylko po niezbędne rzeczy, możemy je zamawiać w wielu miastach, to jest praktykowane, na wsiach jest trochę gorzej, ale też to jest możliwe drogą internetu, no to po prostu w tym momencie jakby możemy niestety sprowokować, że też siądzie nam ta polska służba zdrowia. My jesteśmy za to odpowiedzialni na tym etapie właśnie uważania i ograniczania. Musimy siedzieć, proszę Państwa, w domu, bo po prostu największym niebezpieczeństwem właśnie tego wirusa jest to, że on się szybko i bardzo łatwo rozprzestrzenia. I to także, na przykład jak we Włoszech było 200 zachorowań, to jest ten sam scenariusz. Świetnie, że mamy tak mało przypadków, ale w Włoszech to było tak, że najpierw też było 200, jak ja przyjechałam. Nagle po trzech dniach zrobiło się 600, później zrobiło się 1200, potem zrobiło się 2400, bo to po prostu się podwajało. Po miesiącu Włosi mają ponad 20 przypadków. Nie chciałabym, żeby taki scenariusz zdarzył się w Polsce, dlatego musimy naprawdę wszyscy postępować bardzo rygorystycznie i może w tym szansa, że uda nam się, tak jak na Tajwanie, prawda, się udało jednak, że tych przypadków było bardzo mało. Bo służba zdrowia w jakimkolwiek kraju tego nie wytrzyma. Nikt nie ma tylu miejsc do reanimacji, nikt nie ma takiej ilości personelu. Nasz personel też okazało się, że no nie ma wytycznych, że te pogotowie nie mają wytycznych, jak się zachowywać w przypadku pierwszej pomocy. Ja sama też tu się zgłosiłam jako wolontariusz do tłumaczenia takich tekstów. Tak jest ogromne, jak gdyby, no, ludzi, wolontariuszy, którzy to robią teraz w tych dwóch dniach. I to są takie akcje, które musimy ogarnąć wspólnie. Ktokolwiek może się do czegokolwiek dobrego tutaj przyczynić. Natomiast jest taka rzecz, którą mają Włosi, my troszkę mniej, bo jednak jesteśmy biedniejszym krajem. Mimo tego, że u nich już brakuje tych miejsc w szpitalu, to oni mają taką Pradę, oni mają Benettona, oni mają rodzinę Anieli, producenta Fiata, oni mają pana Berlusconiego. Ludzie mogą dać po 10 milionów euro czy 40 milionów euro na to, żeby wybudować szybkim tempie szpital z ilomaś tam setkami, prawda, miejsc, łóżek i tych wszystkich urządzeń potrzebnych do reanimacji w krótkim czasie. My jesteśmy troszkę jednak, patrząc realnie, biedniejszym krajem i mimo dobrej woli wielu ludzi, to się już zaczyna. Już słyszałam, że jedna firma, z którą ja współpracuję właśnie z waszego regionu też, z Nowych Skalmierzyc, firma Comfort, jest jedną z pierwszych firm, która właśnie zakupiła ileś właśnie takich stanowisk i życzmy sobie, żeby te polskie firmy też na ile mogą próbowały się włączyć do takiej akcji, no bo mówię, żadna służba zdrowia w żadnym państwie tego nie jest w stanie udźwignąć. Najpierw kończąc już naszą rozmowę, ponieważ mamy też ograniczony czas naszej rozmowy, myślę, że bardzo ciekawa była, dużo rzeczy dowiedzieliśmy się właściwie, co dzieje się i we Włoszech, i także poznaliśmy Twoją opinię, natomiast myślę, że będziemy mogli czy za tydzień, czy za dwa również do Ciebie zadzwonić i porozmawiać i nam przedstawisz sytuację obecną i Twoją, Twoich bliskich, także z Włoch. Będzie taka okazja? No absolutnie jestem do Waszej dyspozycji, o ile świat się nie zmieni na gorsze, jak najbardziej. Bądźmy dobrej myśli, uważajmy na siebie, myjmy ręce, nie spotykajmy się, od tego są te nowe media, możemy ze sobą rozmawiać tak, jak my teraz rozmawiamy, równie dobrze, nawet zjeść kolację na odległość. Młodzież, te pokolenia to robią, jeden studiuje tu, drugi tam, oni to już robili od dawna. Niestety znaleźliśmy się w takiej sytuacji, za oknem zaczyna się wiosna. Spróbujmy
po prostu to jakoś przetrzymać. Bardzo, bardzo dziękuję serdecznie za rozmowę. Dorota Koziara, projektantka i artystka, była naszym gościem. Życzymy dużo zdrowia. Wam również i pozdrawiam serdecznie. Wszystkim Państwu dużo zdrowia życzę również. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo i do miłego zobaczenia. Dziękuję bardzo.